Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie. Ostatnio byłem zmuszony sprzedać AWP Gungir. Dzisiaj sprzedajemy AWP Dragolore, żeby oczywiście na dzisiejszy odcinek balans był 30 ponad tysięcy. Oczywiście tyle udało nam się wygrać przez ostatnie filmy, więc mam nadzieję, że dzisiaj oczywiście ta suma zostanie pomnożona. Skrzynia Travisa Scotta na sam pierwszy tutaj ogień 10 tysięcy złotych za 5 takich skrzynek i oczekujemy oczywiście jak najlepszych itemów z tej skrzyni. Mamy Maga 7, do tego 3 razy CZ-ka. No i to otwarcie, no gigantyczny minus, tak? 7 tysięcy, ale my się nie poddajemy, bo próbujemy po raz drugi tutaj tą skrzynkę Big Baller. No i zobaczymy, jest Kałach, jest, ojejku, powiem wam tak, jest chyba gorzej niż było. 400 zł zaledwie, no powiem wam tak, no póki co to jest ewidentnie nieudana inwestycja. No ale jest takie magiczne powiedzenie do 3 razy sztuka, więc trzeci raz podchodzę do tej skrzyni Big Baller. Trzeci i ostatni, no i mamy naklejkę Navi, która kosztuje chyba z tego co pamiętam 3000, no właśnie. No ale no niestety jest to gargantuiczny minus. 8 tysięcy, 4 takie skrzynki, no to już jest definitywnie nasze ostatnie spotkanie z tą skrzynią dzisiaj, bo... Muszę sprzedać Butterfly'a, stary. No miałem tylko Dealorkę sprzedać, no ale wyszło jak zawsze, tak? Witam bardzo serdecznie na GeForce Skinsie. Przypominam ci oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu CROXY na GeForce Skinsie. Jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się z linku, zobacz, klikasz kod promocyjny. No i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x wpisujesz 5% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Idziemy na skrzynię 10%, co my tutaj mamy. Mamy AWP-kę Fate, między innymi do tego motylek. No naprawdę bardzo tutaj fajne skiny. Zobaczmy, 5 takich skrzynek na raz. Oczekujemy co najmniej tutaj jednego itemu. No powiem tak, jeżeli spadłaby to AWP Fate, no to naprawdę byłby to sympatyczny profit. No ale tak to, wychodzimy na minus 1000 zł. No nawet jak trafiliśmy tą kosę, no mamy teraz dwie. I to chyba raczej będzie otwarcie, no na delikatny minus 200 zł, ale próbujemy kolejny raz i czy będzie ta wupka. No niestety teraz otwarcie totalnie puste i spróbujmy ten ostatni raz, tą skrzynkę 10%. No i powiem tak, są dwa noże, jeżeli nie poleciałby nic, no to definitywnie byłby to ostatni raz. No ale jakoś tutaj poleciało, no to spróbujmy jeszcze raz tą skrzyneczkę, może akurat teraz nam się poszczęści i ta AWP Fate do nas spadnie. Weźmy ten szybki tryb i zobaczmy, bo no coś czuję, że ta skrzynka, ojej, powiem tak, no ewidentnie nie trafiona inwestycja, może teraz... Znowu tutaj tej AWP nie widzę. Ostatnia szansa, serio, ostatnią szansę ci daję, gościu. No ostatnia szansa w sensie teraz, tak? Zobaczmy. Jest! W końcu ta AWP Fate. Ja nie mogę. Powiem tak, jeśli bym jej nie trafił, to tak byłbym na siebie zły, że to jest naprawdę masakra. Ale mamy 10 koła. Powiem tak, biorąc pod uwagę, ile mieliśmy dzisiaj, no to nie poszło nam. Powiedziałbym dosyć bardzo, więc daję sobie ostatnią szansę dzisiaj, żeby tutaj spróbować do tego filmu wrócić. Mamy Fire Serpenta za 2500 zł ze skrzynki dla Sigm, która kosztuje 600 zł, do tego AK Vulkan. No te skrzynki póki co naprawdę bezbłędne, stary. Jeszcze 6600 zł, M9 spada. No powiem tak, naprawdę ta skrzynka dzisiaj tak zaczarowała, tak nam ugotowała, że naprawdę, no ciężko będzie tą bitwę przegrać. Ale zobaczmy, przynajmniej jeszcze bardzo dużo ładnych skrzynek, które oczywiście mogą nam naprawdę rzucić piękne skiny. Między innymi skrzynia Luxury Knife. Zobaczmy, jak ona tutaj zaproponuje nam. No mamy tutaj Good Knife'a, no nie jest to coś mega wow, ale no mój przeciwnik dostał 500, tak, więc to jest tam 400 więcej, to nie będę narzekał. Autotronic za 1300, bardzo ładnie, skrzynia teraz z AWP Desert Hydra. No jeśli tutaj jeszcze udałoby nam się ukąsić tą AWP-kę, no to byłoby w ogóle fenomenalnie. 2115 tutaj złotych kała Hydroponik, oj, M9 dla mojego przeciwnika ze skrzyni Serpent. Powiem tak, robi się nieciekawie, ale ta M9 sprawiła, że mamy no po prostu taką przewagę, że nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby tą bitwę przegrać. No i ta ostatnia bitwa, która no mogła być ostatnia na dzisiejszym filmie, tak? Na szczęście daje nam oddech, tak? Idziemy na kontrakty i próbujemy oczywiście rzucić te nasze najdroższe itemy na ten kontrakt. Łącznie tutaj 20 tysięcy złotych podpisujemy i zobaczmy M4 Hole.
No jest to klasyczny minus, ale no przyzwyczaiłem się, że z tych kontraktów ostatnio, no nie będę się powtarzał, bo chyba każdy dobrze wie, bo powtarzam to na każdym filmie z GeForce Kingsa, ale udało nam się jakkolwiek wrócić. Ja wiem, że i tak z tego filmu jesteśmy naprawdę na gigantyczny minus, ale no najważniejsze jest to, że jakkolwiek udało nam się do tego wrócić, dlatego na koniec tego filmu skrzynia Lore 4200 zł. Ja wam serdecznie oczywiście dziękuję za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, AWP Graphics spada na koniec, no nie, no tak być nie może, stary. Drugie otwarcie tejże skrzyni spada AK Jaguar, no również tak być nie może. I ostatnie otwarcie, żeby nie przeholować, 10 koła zostawiamy na następny opening, no i niestety tutaj kończymy z rękawiczkami. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie, siemano!